Yo, baby. To co, panowie? Chyba zaczynamy. W takim razie... No, na luzaku. Pierwsze pytanko moje do was. Do ciebie troszkę nie. Ale pierwsze pytanko. Jak wasze nastawienia w ogóle na Lana? Jakie macie oczekiwania? I jak to u was wygląda i czemu się śmiejesz? Kami. No, mam nadzieję, że uda nam się zrobić przynajmniej top 2, ponieważ Venom i Quizy bardzo dobrze się reprezentują i może to być dobra rywalizacja z nimi. A uważasz, że faktycznie są level nad wszystkimi, że ich tak wymieniłeś? Tak. Okej, okay, a uważasz, że są level nad wami? Powiedz to, wydusz tak. Się z siebie. Okej, okay, czy co o tym sądzisz ty? O tym, że Quizy i Venom są teraz dobrzy? Tak, co sądzisz? Nie, Quizy, ogóle... Quizy ogólnie zawsze chyba był dobry. Venom teraz cały ten rok jest... Bardzo dobrze mu idzie, zawsze ma dużo damage'a na każdych FNCS-ach, prawie dwa razy więcej niż druga osoba, także fajnie mu idzie. No są pewnie, tak jak my, faworytami, którzy no, grają na tych FNCS-ach, tak jak myślę, kto jeszcze, Thomas i Tripper, może im dobrze pójść, okay. Buga i Mero, tylko z innego regionu by mogli wymienić, a tak to raczej, no myślę, że te cztery teamy mają szansę tylko na top 1. Jasne, a Kamil, czy dodałbyś jeszcze kogoś z innego regionu, czy raczej Buga i Mero i na tym się otrzymujemy? Nie ma szans. Nie, czy uważacie, że inny region z porównaniem do EU? Nie, oni nawet w top 5 nie będą. Nie będą? Nie będą. Nie, jeden kim może być. Może jakimś Fuksem, to zależy, to jest RNG. Zależy, okay. Kto jaki będzie miał dzień, kto jak będzie latał, gdzie kto będzie latał, czy na nas ktoś poleci, może na nas ktoś poleci, wtedy my możemy zabić i możemy mieć potem Ancon i fajnie nam może pójść. Albo może nas kontestować do końca, nawet jak ich zabijamy trzy razy pod rząd, obojętnie, także to jest... Dobra, a czy myślicie może, że wasze lanowe doświadczenie, Dreamhack i wszystko z tym związane jakby daje wam dużą przewagę nad Quizy i Beno? No mi się wydaje, że oni i tak mają dużą przewagę, znaczy nie dużą przewagę, tylko dużą pewność siebie, taką samą jak my, okay. Bo są tak samo dobrzy, tak samo grają na lanach z nami, na Dreamhackach, byli też na Gamers 8, gdzie jeszcze był lan jakiś? A byli wysoko na jakimkolwiek lanie? Nie. Widzisz. Czy nie jest to dla nich właśnie może, czy to nie jest to wasza przewaga, Kamil, jak myślisz? No, nie wiem jak to u nich wygląda za bardzo. Nie wiem jakby co poszło u nich nie tak wtedy na tych turniejach, więc nie mogę powiedzieć tego. Mi się wydaje, że niektórzy mogą czuć presję, na przykład taki Veno. Ja słyszałem kiedyś historię, że na przykład wrzygał cały czas przed turniejami, jak grał z Tysonem. Także jak on się stresuje, no to... Dobrze dla nas. Ja tam się nie stresuję niczym. No, mi się wydaje po prostu, że ja jestem bardzo pewny siebie. Zawsze. Na każdym turnieju, skoro jesteś pewny siebie. No bo to jest... Gdzieś tam ty jest ta twoja przewaga? Tak, gdzieś tam na podłodze upatrujesz wygranek. No, także tak. Mi się wydaje, że bardzo dobrze nam pójdzie. Okay. Jak zwykle. No chyba, nie wiem, jaki mamy najniższy placement na lanie. Jeżeli będziemy mieli Ancon przez 12 gier, to minimum top 5 na 100% zrobimy. No, minimum. Nie ma szans. Jeżeli będziemy mieli 12 gier Ancon, musielibyśmy tak związać ręce za plecami, a myślę, że nawet jakbym grał głową, to i tak bym zrobił top 5 razem z Kami. Dobrze. To w takim razie, skoro jesteś tak pewny swojego duo partnera, tutaj Sadi przed chwilą powiedziałeś razem z Kamim. Kolejne pytanko. Gdybyście musieli... To już zadawałeś takie pytanie? Prawda, ja wiem, co ale gdybyście musieli zmienić duo partnera, przykładowo Kami od jutra mówi, stary, ja mam tą grę gdzieś, idę z koleżankami na imprezę, quituję wszystko, z Moniczką idzie, to na przykład musisz znaleźć duo partnera. Kto? Nie wiem, bardzo ciężkie pytanie. No, na tej scenie nie ma nikogo tak ciężko pracującego jak Kami na ten moment, bo kiedyś na przykład grał dużo z takim sobie w inne gry, teraz ja na przykład mam taki sezon, gdzie nie lubię po prostu... A jakby to powiedzieć? Nie lubisz grindować? Nie lubisz nie grać? Nie odpowiada ci aktualny stan gry i no, dokładnie. Rozpocząć przy innych gierkach. No, znaczy nawet nie gram w inne gry już. No, miałem taki okres, że sobie grałem w Valoranta tam jakiś tydzień, sobie pograłem z Rejkiem, z Paco, nawet Kamin do nas dołączył na Valoranta, także pograliśmy sobie, bo strasznie nudno mi się grało, jak były snajpy. Teraz już nie ma snajpy i od poprzedniego update'u fajnie mi idzie i sobie ładnie rozwalam przeciwników, także tak samo pokazaliśmy to na poprzednim Elite Cupie, który był kilka dni temu, ale niestety Kamil miał problemy z komputerem. Dobra. I no. To jeszcze... Po pierwszych dwóch grach byliśmy pierwsi, lecz trzeci. No już dostałem klasza w połowie. Okej, jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś, to tak. Dlaczego według ciebie gra aktualnie jest nudna?
Skoro gra jest nudna dla ciebie, to może inne osoby mają tak samo. Tak, bo wydaje mi się, że w poprzednim sezonie, jak i w tym, bardziej w poprzednim było bardzo dużo turnieje. Były praktycznie w każdy dzień tygodnia w jednym momencie. Także może to też przez to, że jest tego po prostu za dużo. Jakby było to przykładowo raz albo dwa razy w tygodniu, byłoby to o wiele bardziej hype'owane przez tak jakby całe community. Też dla mnie by to było o wiele bardziej ważniejsze, ponieważ wtedy bym widział większy engagement od strony widzów, od strony wszystkich, że ludzie po prostu zwracają na to uwagę, a tak to ja nie mogę wymienić ani jednego gościa, który wygrał chyba Elite Cupa. Jakbyś mi powiedział w drugim weeku, kto wygrał, to ja nie odpowiedziałbym nie ci pojęcia. Na to pytanie. Nie mam, nie mam odpowiedzi. Wiem jedynie, że... Przesyt turniejami. No, można tak powiedzieć. Meta też strasznie była RNG, że no, jak dostałeś snajperkę, nie mogłeś nic totalnie zrobić i to nie z twojej winy, także nawet nie miałem już siły w sobie się denerwować na tę grę, bo wiem, że to nie moja wina, nie mogłem tego kontrolować. Są momenty, w których możesz to kontrolować i możesz bardzo dużo kontrolować w tej grze, ale jeżeli dzieje się właśnie coś takiego, gdzie nie mogłeś przejąć kontroli, może być to bardzo frustrujące dla mnie, także myślę, że dlatego. Ale dlatego też chciałbym, żeby wróciły na przykład Trio, bo Trio miałeś o wiele więcej... Jaki jest fajny synonim na kontrolę? Że miałeś dużo większy wpływ? Dużo większy wpływ na to, co się dzieje, jakby... Dokładnie. Miałeś dużo większy wpływ na grę, jeżeli masz trzech graczy w drużynie, nie dwóch. To jakby bo mogłeś sobie pozwolić... i practice przekłada się bardziej na grę i ogranicza RNG. To pewnie Dokładnie tak. Większy margines błędu, bo inny zawodnik mógł jeszcze coś poprawić. Dokładnie. Jak ktoś coś zepsuje, małą rzecz, to masz jeszcze dwóch kolegów, którzy to mogą poprawić. I tak samo wydaje mi się, że o wiele fajniej się gra z dwójką osób niż duo. Kami to samo by powiedział, ja to samo mówię. To nie, że mamy siebie Kamiego, nie... jak coś to Kami masz do no właśnie. To nie tak, że my siebie nie lubimy, po prostu to się już robi nudne, jeżeli już tak, które to już jest miesiąc grania duo. Oj, myślę, że prawie rok? Nie no, wiem, prawie dochodzi do roku, a jak masz jednak tą trzecią jeżeli osobę... Jeżeli ktoś nie ma dość już tego duo, to naprawdę jest niesamowitą osobą. Dokładnie, nie wiem, czy jest taka osoba, ale... Mogę ci przerwać? Pewnie, jasne. Bo Kami nic nie mówi. Kami, żebyś jeszcze mi nie uciekł z tamtym pytaniem. Gdybyś ty, od jutra nie ma Satiego, bo nie wiem, bierze ślub z Wiktorią i wyjeżdża. Co robisz? Na Karaiby. Bierze ślub z Moniką i wyjeżdża. I jedzie ze mną. Nie, no poważnie. Napisałbym to pewnie do jakichś, nie wiem, do jakichś osób. Przykładowa? Nie wiem, kurde, trudno mi teraz to powiedzieć. Polska, zagranica? Za granicę raczej, po polsku nie chciałbym grać. Czyli Jabłko, PKR, dokładnie Kefi... Dokładnie to samo z mojej strony. Odpadają. Raczej tak. Dlaczego? Ich mindset jest zły. No, tyle mogę powiedzieć. Mają bardzo słaby mindset. A jaki mindset, jest poprawny? Co się składa na poprawny mindset w takim razie? No, oni będą to oglądać, polscy gracze, także ja nic nie mówię. Okej, ale może byś chciał pomóc swojemu 13-letniemu widzowi Maćkowi, może też ogląda i mówi, kurde, chciałbym być jak Seti. I teraz coś czegoś od ciebie ciężko dowiedzieć. Pracować. Okej, czyli polscy gracze ciężko nie pracują. Mówią, że pracują, ale tego nie robią. Nie obchodzi mnie to. Niech tak mówią dalej. Jak dla mnie to bardzo fajnie wychodzi. Dobra, a skoro nie pracują ciężko, to jakim cudem potrafią wysoko placować na Elite Cupie? Na przykład kto wysoko placował? PKR Mapi, okay. Wygrali Elite Cupa. Był to jeden tydzień? Nie. Ostatnio też dobrze zagrali. Zrobili to chyba 105, ale to była ta RNG meta, gdzie miałeś snajpy. Okej, czyli im sprzyja RNG meta. Tak, dokładnie. Według mnie. I to jest taki sezon. W tym sezonie... Musiałbym zobaczyć więcej trudniej teraz na mecie bez snajpy, żeby powiedzieć. No dobra, ale uważacie, że skoro jakieś duo, zarówno PKR, Mapi, jak i Paco Krusty, skoro się kwalifikują i na NA, i na Europie kilka razy z rzędu, to jest to RNG, czy mimo wszystko wchodzą na poziom wyżej, gdzieś dorównują, może czasami was przewyższają, jakby jak to wygląda, czy totalnie tego nie czujecie? Dalej są 5 leveli pod wami, bo tak ja odczucie, myślę, jak z wami rozmawiam. Ja myślę, że nawet 15. No serio, oni są mindsetem, doświadczeniem, nie wiem czym jeszcze, tego jak ja na przykład wiem, że ja się dużo przygotowuję poza grą, czyli na przykład staram się chodzić na siłownię, tak, ja tam jakoś zjeść zdrowo czasami, bo czasami to też nie wychodzi, jak gdzieś wychodzimy, także no. Ja znam na przykład Paco i wiem, jak on pracuje, wiem ile gra, wiem
co ja wiem, że też stara się chodzić też na siłownię. Niedawno zaczął, tam chyba kilka miesięcy temu też mniej więcej dzięki mnie, bo trzymamy się razem, także jeżeli masz kółko takich osób, które starają się polepszać, dokładnie tak jest. Czyli, i to samo chciałem nawiązać w tym trio, że jeżeli masz trzecią osobę, jeżeli na przykład załóżmy, że ja mam zły dzień, nie wiem, spałem mało albo nie jadłem, bo miałem jakiś powód i po prostu mam jakiś taki mega słaby mood i mało gadam czy coś takiego, to fajnie by było mieć takiego, jak kiedyś mieliśmy taka, że on jest taki, on będzie wesoły wtedy i będzie robił ten mood do góry i wtedy wszystko idzie do góry i jest fajnie. I fajnie się gra, jeżeli jest się szczęśliwym, jeżeli ma się fajny vibe, a jeżeli już jest to było tyle miesięcy i po prostu robi się to nudne od tego wszystkiego i jeszcze jest RNG meta, to już wszystko tak... Okej, jeszcze mam pytanie, bo wspomniałeś o chodzeniu na siłownię, trzymaniu diety. Kamil, jak ty się do tego odnosisz? Ja to mam totalnie gdzieś. Okej. To nie jest to, co lubię. Dobra, ale czy to uważasz, że wpływa negatywnie na twój performance, skoro tego nie robisz, nie trzymasz diety, nie chodzisz na siłownię i nie starasz się dotlenić, bo często nie widzisz słońca? Jakie są twoje odczucia? Nie wiem, nie próbowałem tego, więc nie jestem w stanie ocenić. A nie uznajesz, że warto spróbować? Nie. Okej. Mi się wydaje. Czyli w ogóle się nie zgadzasz motywacji. Nie mam motywacji do to tego. Nie jest tak, że, to nie jest tak, że się nie zgadzamy, on po prostu tego nigdy nie próbował, ale myślę, że to idzie w dwie strony, że jak się to, bo wiem, że ja to na przykład robiłem czasami za dużo, że już liczyłem nawet kalorie w jednym momencie. Ty sam wiesz, że liczyłem makro, mikro, wszystko tam sobie liczyłem. To też może mieć zły wpływ, bo skupiasz się na czymś innym, skupiasz swoją uwagę w 100% na czymś innym. I jeżeli to nie jest właśnie Fortnite, to odciąga cię od tego, żebyś się polepszał akurat w tym kierunku. A jeżeli tego w ogóle nie robisz, to też może cię trochę w dół zabierać, bo na przykład przykładowo. Jeżeli myślę, Kami by znalazł motywację i poszedłby nawet na siłownię sobie pochodzić na bieżni z podwyższeniem przez 15 minut, to nawet nic mu się nie dzieje z rękami, także nie będzie miał ani zakwasów, ani nic, ale po prostu by się lepiej czuł, bo tak działa ją człowiek. I organizm człowiek tak człowieka. Działa, dokładnie. Czyli po prostu uważasz, że jakiś balans powinien być zachowany. Tak. Okej. A propos tego, że musicie mieć właściwe osoby dookoła siebie i wśród osób, które miały być waszymi potencjalnymi duopartnerami, nie wymieniłem Jabłka, jest waszym triopartnerem, czy jest on właściwą osobą? Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to również dlaczego, Kami? Jabłko jest dla mnie jakby taką osobą, którą mogę sobie zagrać customy duo, for fun, takie jakby, ale nie osobą, którą miałbym grać w turnieju duo. Dlaczego? Bo też playsuje wysoko, nieważne no z kim gra, mam wrażenie, że mu wychodzi. Za mało doświadczenia jakby. Dobra, znaczy, ale czy on nie nabiera tego doświadczenia grając z wami? No, według mnie nabiera doświadczenia, bo po prostu gra z nami i właśnie dzięki temu nabiera to doświadczenie, ale jeżeli by grał sam, to jeżeli spojrzymy na wygrane Jabłka, ile ma wygranych pieniędzy, myślę, że to jest jakoś 12 tysięcy dolarów, to tak za dużo to nie jest. Tyle to mniej więcej... Jasne, ale naprawdę myślisz, że możesz porównywać tylko przez pryzmat tego, ile ktoś wygrał, to jeżeli byśmy tak porównywali, to byśmy powiedzieli, że Mongrel aktualnie więcej niż Seti, bo wygrał więcej, Benji więcej niż Seti, bo wygrał więcej, wydaje mi się, że nie. To nie jest tak, ale bo to też porównujesz takich Mongrelów, ale jeżeli możesz porównać na przykład Triperna i on playsuje chyba już od składów i też ma dobre earningsy, ale dużo osób tego nie wie. Chyba ma 300 tysięcy, 400 tysięcy, coś takiego. Teraz gra z Tomasem od, już można powiedzieć, że dawna. Też dużo nabiera doświadczenia, też wiem, że chodzi na siłownię, polepsza się cały czas i to jest na przykład taki zawodnik, z którym można by było spróbować nawet duo. Znaczy, bo ma bardzo dobry mindset. Nie wiem, czy jest na tym... jako osoba. Dokładnie tak. Nie wiem, czy jest jeszcze na tym poziomie takim, że chciałbym na przykład, jakby Kami, nie wiem, poszedł z Moniką na Karaiby. Dokładnie, z Moniką na Karaiby, cokolwiek robić. Nagle by chciał sprzedawać wody profesjonalnie, coś takiego. To myślę, że szukałbym mniej więcej pomiędzy takim Tomasem, ale to wtedy by się też trzeba było go właśnie zmienić, bo aktualnie on też nie ma chęci kompletnie do grania i gra w inne gry, gra nawet turnieje w tą grę Super People cały czas, także jak sprawdzaliśmy, to Tomas ma chyba mniej godzin ode mnie w tym sezonie, także to jest śmieszne, bo ja mam bardzo mało. Jak sprawdzaliśmy prosów, to mniej więcej jest od 30 do 58 godzin, tam chyba dwa tygodnie temu coś takiego było. Od 30 do 58 godzin zagranych. W ciągu? Tego sezonu.
W ciągu sezonu zagraliście tak mało. Nie licząc kreatywa. I tak, dokładnie. To nie gracie tak dużo, jak kiedyś graliście. No tak, ja przecież ty sam wiesz, że ja kiedyś potrafiłem wstawać o 10 i grać do 2 i cały czas być szczęśliwy i było fajnie, a teraz no, nawet wstaję i mi się nie chce odpalać Fortnite'a i potem już mi się chce po jakieś 3 godziny, a tak to zawsze od wstania byłem taki po prostu głodny tego, żeby sobie pograć, bo po prostu... Ja sobie lubię czasami sobie rękę pyknąć. No. No i o to chodzi. No. Dobra, jeszcze a propos Moniczki, Wiktorii. A propos tego, że to wymyśliłeś. Kamil, siedziałeś cały turniej, bo tak ci się go nie chciało oglądać i myślałeś, jak tego Kamila tutaj upokorzyć jakoś i pierdzielić głupoty. Ale Kamil, nigdy mi się nie chciało. Czyli uważasz, że jeżeli masz dziewczynę, to jest upokorzenie. Nie, to znaczy, że jesteś, że regresujesz w taki sposób jakby. Czyli uważasz, że jeżeli ktoś ma dziewczynę, to jest washed, tak? I regresuje w grze. Tak. Dobrze. Spójrz na tę w oczy. Spójrz na tę w oczy i powiedz, że przez Wiktorię Seti regresuje. Seti regresujesz. On mówi, że to nie jest prawda, bo nikt tego nie wie, znaczy dużo osób tego nie wie, ale ja już miałem dziewczynę od czasu, jak się przed tym dostaniem na, przed niedostaniem się na grancy z naszym trio, ale nikt tego nie wiedział przez cały rok i wygraliśmy FNCS-y, nadal grałem 12 godzin dziennie, wszystko było spoko. Ja tylko wiem, że jak wygrywałeś FNCS-y, to już miałeś dziewczynę, nie tak, wiedziałem tego wtedy. Ale dowiedziałem się po fakcie i im powiedziałeś tak, o ja już mam tak, Wiktorię, i nikt by tego nie podejrzewał. Kamil to nawet nie wiedział w tym roku się Kamil chyba się dowiedział ode mnie. No tak, Kamil no się ja byłem pewny, ciebie. Że się dłupa. Ale to na streamie się dowiedziałem w ogóle. O, no, jeszcze na streamie. To nie, ale to nie powiedziałem wprost, czyli... że masz dziewczynę, tylko powiedziałem, że Seti może być łoszy i zrozumiałem ją To nie da się tego po prostu, nikt tego by nie zauważył. Dobra. Nikt tego nie zauważył, także... Tak samo, że Mary się ukrywałaś, nie? O ty. Tak, ukrywam. Po prostu Marysia. Seti zamiast być na steku, był z dziewczyną wtedy kiedyś. Najlepszą przyjacielowi rok po rozpoczęciu związku ją tutaj pokazałeś. Przedstawiłem ci ją, tak? Tak. Rok po związku. Oho. No to prawda, ale no inni byli w kolejce przed tą niestety. No, nie tak, że ukrywałem. Mnie. No. Tylko nie po kolei. Bał się tej konfrontacji dwóch osób. No, Mati troszkę za dużo klipów ma, ale właśnie jeszcze może Mati im powiedz, pewnie. Skoro w tym świecie pro jest takie przeświadczenie, że znajomi, dziewczyna, inne gry odciągają nas od osiągania celów. Czy uważasz, że jeżeli chodzi o streamowanie jest podobnie, czy nie? Jakie są twoje odczucia? Nie, myślę, że w byciu pro jednak poświęca się dużo więcej czasu temu Fortnite'owi i trzeba być bardziej konsekwentnym. Myślę, że większy trzeba mieć balans. No. Bez balansu wtedy by to miało duży wpływ. Taki na przykład Stompi. Okej. Okay. Full washed jest. I mniej więcej zaczęło się od tego, jak na Twittera. No, on gra infityczny, ale Apako nie, więc jest lepsze od niego. Właśnie. Okay. Ale no już no kiedyś to Stompi było wiele lepsze, a potem zdjęcie u dziewczyny w pokoju, cały różowy pyk i na Twittera i już... Koniec. Dobrze. A streamując? A jak to wygląda u ciebie i u Matka? Ja jeszcze czekam, masz Mati do końca, ja mogę potem, jak macie do mnie pytania. Streamując mi się wydaje, to że to nie jest w żaden sposób złe. I w żaden sposób nie powoduje jakiegoś regresu. Okej, okay. Czyli w ogóle nie ma wpływu na to, co robisz. I ty to widzisz tak samo, zakładam. Jeśli nie przesadzasz, jeśli potrafisz znaleźć tą równowagę, nie poświęcasz jakiejś rzeczy zbyt wiele czasu, cały czas konsekwentnie. Jakiejś rzeczy, rozmawiam o dziewczynie. Nie, no wymieniłeś kilka podmiotów. No, kilka na minę to bardzo spokojnie. Zacznijmy od tego, że jak się jest content creatorem, to nawet nie trzeba trenować w jakąś grę, żeby, bo jak jesteś content creatorem, to nie musisz być dobry za bardzo. W grę? No tak. A w co musisz być dobry według ciebie? Musisz być uważasz, że to jest dużo łatwiejsze? Musisz mieć dobrą osobowość i być otwarty na ludzi. Dobry charakter, otwarty no właśnie, na ludzi, tak widzisz, jak Kamil powiedział. Ja się... Na przykład... dlatego nic nie osiągnęliśmy. Wychodząc z przyjaciółmi tutaj, doznając jakichś nowych wrażeń RL, właśnie budujesz tą swoją osobowość, przez co stwarzasz interesującą osobę na streamach. Nie, jakby ja zadaję ciężkie pytania, ale ja się w pełni zgadzam. Ja nie uważam, że dziewczyna okay, jakkolwiek... Jak... No właśnie. Ja nie uważam, że jakkolwiek dziewczyna odciąga od tego, co się robi. Oczywiście wiadomo, że kiedy masz nie wiem, jakiś ważny projekt albo wyjazd, to mówisz, że wyjeżdżasz, nie ma ciebie tydzień, a potem na przykład nadrabiać, spędzać trochę więcej czasu razem. Ale po prostu, tak jak Mati powiedział, balans, równowaga w życiu
jest najlepszym, czym może być, bo chyba najgorszym momentem jest, jak tylko się zatracasz i nagrywasz, streamujesz, a nagle nie masz tego radości i się wypalasz, że tak powiem. Więc to chyba najgorsza możliwa rzecz. Zdecydowanie. Zgodzę się. To jak już mam Matiego i go troszkę zaangażowałem, to takie pytanie do wszystkich. Czy sądzicie, że w perspektywie roku, dwóch, trzech, może pięciu lat, co się śmiejesz, Michał, no build przewyższy build? Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to również dlaczego? Czemu zawsze tak kończę moje pytanie? No dobra. Zaczniemy od Kamiego. Jeżeli dużo osób starych, którzy lubią builda, quitnie, a przyjdą nowi, którzy jakby nie próbowali tego builda, bo poszli na łatwiznę, czyli zaczęli od no builda i nigdy nie chcieli się przerzucić na builda, to możliwe, że może tak być, ale nie musi. Dobra. To zależy od wielu rzeczy. Kto ze starych osób, o których wspomniałeś, jeszcze nie quitnął, a jest na tyle duży, że miał wpływ na kreowanie community w Fortnite? Bo Mongrala z nami nie ma, Bendziego z nami nie ma, Ninja nie gra builda, Tifu nie gra builda, wszyscy grają no builda. Kto, Cypher też nie gra builda, albo bardzo rzadko gra builda, Nike Hferty również. Kto jeszcze musi quitnąć? Ale nie chodzi mi o content creatorów, tylko o ludzi, którzy grają w grę. Chodzi ci po prostu o zwykłego, casualowego ziomeczka, który przychodzi i mówi, idę pograć w Fortnite. I dopiero on będzie decydował o tym, co zrobi Epic, tak? W twoim odczuciu. Jakby im więcej graczy no build... Liczba graczy się liczy, tak? Tylko, okej. Okay. To jest całkiem trafny argument. A uważasz aktualnie, jak według ciebie jest podzielona liczba graczy build i no build? Tak jakbyś miał strzelać. Procentowo, ja też nie wiem. Ja pytam, jak ci się wydaje. Procentowo? Nie wiem, tak z 30% builda, 70% no builda? O, uważasz, że jest 70% no builda i 30% builda? Albo 40% i 60%. Ja myślę, że akurat na odwrót tak 70% builda i 30% no builda. No myślę, że jakieś 65% dla builda, 35% no build. Ja bym strzelał 60% builda, 40% no builda. Wydaje mi się, że w Polsce bym przewaga. Nawet strzelił 75% builda, 25% no builda. Za granicą znaczy, jakaś Ameryka... W Polsce no build jest bardzo niepopularny. Tak, a dlaczego? Jak myślicie? Jest zbudowana. Nikt nie promuje no builda w Polsce z content creatorów. Okej, okay, a w jaki sposób content creatorzy mają promować no builda w momencie, kiedy odpalają no builda i ludzie wyraźnie proszą się o builda? No, to ja chciałem powiedzieć, że ta gra nie jest po prostu zbudowana na no builda. Jak masz takie gry inne, jak na przykład te PUBG, masz rzeczy, które są nie do zniszczenia po prostu, w których możesz się schować za kamieniem, możesz też się położyć w trawie, nikt się nie może wtedy zobaczyć mniej więcej, po prostu jesteś cięższy do zauważenia. No, ta gra po prostu nie jest zbudowana na no builda, aczkolwiek jeżeli chcieliby to polepszyć w następnym roku, to pewnie będzie nowa mapa, to wtedy myślę, że mogą się postarać w tym kierunku i wtedy to nawet no, w tym roku będzie nowa mapa. A zauważ właśnie, że w momencie, w którym do gry wszedł no build, Epic dodało nową mechanikę wspinania się, przez co no, na tym no buildzie, gdzie nie możesz... Właśnie tak było? Ja nie pamiętam. Ja nie tak, dobrze tak, mówi. Tak. To ten sam wspinanie wiesz. I ślizganie. Mhm. No, gdzie na przykład mogłeś, wiesz, wspinać się na budowlę to akurat fajne bez bardzo. Używania matsów, a więc powoli myślę, że idą w celu tej wyrównania tej czego? Zbalansowania gry pod kątem no builda. Okej. Jak już mamy tryby gry, to z ciekawości takie pytanko. Jak się zapatrujecie na pierwszą osobę w Fortnite? Useless totalnie. W każdym trybie useless. No build jest useless, bo na no buildzie możesz widzieć ludzi no. za ściany jakby z trzeciej osoby. No na no buildzie jakikolwiek lepiej sens się, myślę, lepiej że... się strzela też na 100% w Fortnite według mnie. Z trzeciej osoby. No dobra, ale chodzi mi o to, że nie masz wyboru w trakcie gry, że sobie zmieniasz na first person albo third person, tylko masz narzucony osobny tryb pierwszej osoby i rywalizujesz w osobnym trybie. Czy to nie jest totalny game changer i zmienia właśnie no, 180 stopni? Wątpię, żeby były takie turnieje jakby na zawsze, w sensie jakby, żeby robili je cały czas, jak już to by zrobili takie dla streamerów na starcie coś dodania takiego, tego. A nie sądziliście tak samo o no buildzie rok temu? Nie, myślę po prostu, że jakieś ohydne by to wyglądało, taki dziwne strasznie. Jakby ja nie czuję no. tego feelingu w tej grze no. grania z pierwszej osoby. Dobra. No a tryby bez budowania, no to jeszcze myślę, że jeszcze dałoby bez się budowania grać, tak, ale jak z budowaniem możesz zrobić no, jedynie, ja się nie wyobrażam dokładnie, sobie, jakby no. to miało wyglądać. Straszny byłby miszmasz. A czy sam ogólnie prezentacja, jakby to wyglądało? Jeżeli chodzi o, no tak. o wizualizację tego, jakby to wyglądało na buildzie, jakby się edytował. Zupełnie inne ruchy, ale tak tylko zadałem pytanie jakoś ciekawości, bo poruszamy jakieś tryby. Mi się wydaje, że oni już kiedyś chcieli to dodać, ale po prostu możliwe, że feeling gry był tak słaby, że zrezygnowali z tego. Mi się wydaje, że... Bo według mnie nie ma szans, że byłby dobry feeling z gry
w Fortnite z pierwszej osoby. Mi się wydaje, że po prostu spalili ten pomysł w momencie, kiedy wprowadzili skiny i wrapy do broni, bo jakby to zrobili po pierwszej osobie, to by to dużo bardziej jakby zyskało. Nie wiem, może chcielibyście coś zadać. Ja jeszcze mam takie pytanko a propos jednej rzeczy, jednej, Santi, bo ty dużo lubisz mówić, która najbardziej w waszym odczuciu ratowałaby competitive, a Mati nie competitive, tylko overall Fortnite'a i tworzenie treści z gry. O, tak, tak. Tak, ja to tak. Lubię, no. Ty to lubisz, ja dawaj. Ja to lubię. Od razu o tym pomyślałem, to jest dobry system rankingowy. Jeżeli gram w jakąkolwiek grę, czy jest to Valorant, czy grałem w League of Legends, bardzo lubię ich system rankingowy. Mogę po prostu wstać rano i grać w tą grę 15 godzin, bo wiem, że mam tabelkę i widzę swój progres, widzę i swój regres, mam cele. Też w loru mieli coś takiego, że za największą rangę tam challengera pod koniec tego sezonu, czy tam no danego czasu po prostu, rozdawali na przykład rzeczy w prawdziwym życiu, na przykład takie kurtki mieli. To bardzo fajne, myślę, że mogliby to wykorzystać tak samo w Fortnite, nawet jakby dawali V-Bucksy, cokolwiek, to wtedy, okay. Nie wiem, załóżmy, żeby dali, nie wiem, 100 V-Bucksów za top 1, to wtedy miałbyś przynajmniej, no to jest trochę mało za cały sezon, ale i tak. Ale myślę, że jest zawsze jakby sens, żeby grindować. Dokładnie, miałbyś wtedy jakiś cel. A tak na, to... na jakim trybie chciałbyś ten system rankingowy? Bo wydaje mi się, że jak to jest rozstrzelone to... solo, duo, trio, składy, masz wszystkie ręki, to troszkę traci sens, ale mogę się mylić. Mi się wydaje, że mogliby to rozdzielić, aczkolwiek solo byłoby najlepsze. Okay. Aczkolwiek mogliby zrobić dwie tabelki, mogłyby na przykład być duo też. Masz tabelkę solo, masz tabelkę duo. I zależnie od tego też... Jaki jest main tryb. Dokładnie, jaki jest main tryb. Pewnie ludzie by praktysowali bardziej, tak samo jak twój duo na przykład, nie wiem, gdzieś wyjedzie, to wtedy sobie popykasz solo. Okej, okay, w ten sposób. Czyli po prostu mamy dwa tryby. Jeden, który jest wiodący aktualnie w Fortnite, drugi, który zawsze jest solo, bo to solo po prostu zawsze jest zajmujące pograć. Tak. Masz dwie osobne tabelki, dwie osobne, jakby dwa osobne prize poole, o ile tak, tak to można. Tak, dobry taki system rankingowy, że wchodzisz do gry i wiesz na przykład, że masz Tomasa, Tysona i takich fajnych ludzi po prostu w swojej grze. Czy byłbyś w stanie czekać na przykład na takie gierki nawet 15 minut w kłe i tak ja dalej? Ja myślę, że bezproblemowo. Ja tak samo w LoLu grałem i byłem na dosyć tam wysokim poziomie, to miałem takie kolejki, nie wiem, na przykład 10 minut i tak, okay. Jak widzę, że w LoLu oni rozwiązują to w ten sposób, że grają po prostu w inne gry, takie na przykład mechaniczne, że sobie, nie wiem, tam osu pykają, to może to ktoś tego nie lubi, ale mają jakieś jump kinga na przykład, okay. to tak sobie polepszają się właśnie jakby, nie jesteś wiem. W stanie wykorzystać ten czas. Dokładnie, jesteś w stanie to jakoś wykorzystać. Też mogliby wprowadzić coś takiego, że jak czekasz, to możesz sobie playgrounda pograć. Dokładnie. Albo by dali jedną wyspę i byście się wszyscy bili, po prostu ci, co czekają. Fajne, no. Faktycznie fajne. Kami? Tak. Według mnie w Fortnite nie da się zrobić systemu rankingowego. Okej, okay, co w takim razie jedna opcja jest taka, że musiałoby być tylko solo możliwe do grania na arenie. Dobra, ale ja bo w wtedy ogóle... ludzie by tryhardowali, bo nie miałby kto ich kierować, jeżeli graliby w trio na przykład. Tak jak na przykład Setiego. Nie, chodzi mi o to, że na przykład... czyli na przykład, to Seti Kamiego. Że na przykład ja gram arenę z Setim i na trio z nami gra, nie wiem... Kubix. No, dajmy na to jakiś przykład osoby, która na przykład nie grała w grę przez bardzo długi czas. No to możemy na chilku je wbić czempiona na przykład teraz w obecnym momencie. Okej. Okay. Tak, ale ja bym chciał dodać teraz, bo na przykład w LoLu jest coś takiego, że masz piątki, grasz sobie piątki, pięciu graczy. I możesz być, nie wiem, możesz być fakerem, najlepszy na świecie, możesz wziąć sobie czwórkę ziomeczków i ich nie uratujesz. I ich nie uratujesz po prostu. Okej. Okay. Czyli to też mogłoby... I w Fortnite też tak jest, że jak masz jakby trio, to jedna osoba może coś zmienić, a w innych grach na przykład musi cała drużyna pracować na zwycięstwo chyba. Tak mi się wydaje. Rozumiem, że nie grasz w inne gry. No nie, no... Tak mi się wydaje, no ale to chyba jest, nie? Ale czy grasz w jakiekolwiek inne gry? Teraz trochę odbiegam od tematu. No, zależy, czy jest jakiś turniej duży. Dobra, a gdyby nie Fortnite, to? Pewnie grałbym teraz, aktualnie to albo grałbym w Apexa, albo w Overwatcha. A gdybym poszedł szerzej, gdyby ale nie gry, to? Nie wiem, czy grałbym pro, bo możliwe, że for fun, nie wiem. Dobrze, a gdybym poszedł szerzej, gdyby nie gry, to? To nie wiem, co nigdy o tym nie myślałem. Nigdy nie myślałeś, co byś robił, gdyby nie gry? A po co miałbym myśleć?
Ani razu nie pomyślałeś o tym, co by się stało, gdybyś quitnął nagle Fortnite'a albo stał się. Nie myślałem, Lost, ponieważ albo... zacząłem grać jakby na tym wyższym poziomie, jak miałem, nie wiem, z 15 lat. Okej. Okay. To wtedy nie myślałem jakby, co będę robił w przyszłości jeszcze, co nie? A nie myślisz, że ważne jest to, żeby myśleć o tym, co będziesz robił w przyszłości? Jakby ja wiem, tak, że myślę, masz już... że tak, ale ja tego jeszcze nie zrobiłem. Okej, okay, nie no, jakby jasne, ja wiem, że masz dosyć stabilną i pewną przyszłość, bo już dużo pieniążków wygrałeś, teraz wystarczy, że dobrze zainwestujesz, ale jakby mimo wszystko okay. Coś, co daje ci szczęście i ewentualnie jest też twoją pasją taką, że po prostu, wiesz, no coś, to, wiesz, wstajesz rano i lubisz grać w tą grę, idziesz z ziomkami na Discorda, spędzasz z nimi czas, a potem wstajesz rano, masz pieniądz na koncie, ale nie masz czegoś, co ci wypełnia dzień, jakby jest pustka w życiu. Dlatego jakby pytam, czy masz jeszcze może coś dookoła, co lubisz robić? Okej. Okay. Kamil, super kochany. To jest dobre pytanie o tę grę, no. A ty... Nie wiem. Ja myślę, że gdyby nie Fortnite, to albo właśnie Liga, albo Valorant. To znowu idę dalej. Gdyby no nie tak. Gry, to... Czy masz cokolwiek, co lubisz robić? Bo pewnie, ty grałeś kiedyś piłkę. Też kiedyś grałeś piłkę. Pewnie możliwe, ja w Badmintona grałem kiedyś. O. To może byś wrócił. Kamil byłby prosem. No. Myślałeś o tym? Nie. Mati. Dobrze, czyli to samo pytanie, ale z perspektywy content creatora, tak? Co, w sensie... gdybyś nie był content creatorem? Gdybym nie był content creatorem, co bym robił? To ja nie wiem, co bym robił. No właśnie nie, bo właśnie do ciebie przejdę. Wy na to patrzycie z perspektywy pracy, co nie? Można to nazwać pracę. W jaki sposób, no? Wiesz, bym zarabiał? Ja zacząłem, jak miałem 14 lat, a więc ja mając 14 lat, nie sądziłem, że ja z tego zarobię jakiekolwiek pieniądze, a więc nie patrzyłem, myślę, to, nie patrzyłem na to jak na pracę. Tak samo ty zaczynałeś, no tak grać w Fortnite. No tak bardzo podobnie odpowiedziałeś. Myślę, że każdy z nas tak, ma identycznie. Robię, że zaczynaliśmy to, bo lubiliśmy to robić. Taka moja pasja to po prostu tak. Naturalnie przerodziło się w zarobek. Sposób do zarabiania pieniędzy. A więc pod kątem pracy, no to nie wiem. Miałeś coś takiego, co robiłeś kiedyś? Jak żeby zarabiać pieniądze? Nie. Jak byłeś w podstawówce albo w gimnazjum, czy miałeś jakiś sport, nie wiem. No, grałem kiedyś w piłkę, ale kontuzja kolana mnie wykluczyła. Okay. A wiesz, a komputer, gry to było, kurde, już miał pasję od jakiejś dekady, także troszeczkę sobie popykałem. No dobra, ale trochę nieładne i nie powinienem tak sformułować pytania, ale chłopaki są na tyle safe, że mają dwie, trzy bańki na koncie, oni wystarczy, że to dobrze zainwestują i będą sobie spokojnie i swobodnie żyli. A przykładowo załóżmy my, bądź masa innych content creatorów, może jeszcze nie mieć takiego asetu. No dobra, asetu. No nie ty, po prostu powiedz, co ja bym zrobił, gdyby się wysypało. No właśnie, o to mi chodzi. Czy masz jakikolwiek plan B? No właśnie, a ty masz, Kuba, plan B? Czy mam plan B? No, jutro się wszystko kończy. Mi się wydaje, że Kuba nie potrzebuje planu B. Dobra, ale załóżmy, że nie ma bańki na koncie. Załóżmy, że masz, nie wiem, 5000 zł. No to jest, to widzisz, to w momencie, kiedy masz daną ilość, ja nie mam bańki na koncie, Kami, ale to, wydaje że mi się, masz... że ty jesteś dobrą osobą, która może się rozwijać w tym internecie i jesteś dobrym content creatorem. Ja sobie kochany pytkę sobie to jako mój budzik. Nie, ale odpowiadając temu na pytanie. Ja nie pytam was, co wy byście zrobili, gdybyście jutro mieli 0 zł i musieli zacząć od zera? Ja was pytam, co wy byście jutro zrobili, gdyby wasze źródło aktualne dochodu się ucięło i wy akurat macie prostą sytuację. Okay. Ja myślę, że po prostu to, co gdzieś już mam, sobie zbudowałem i buduję dookoła, czy jakąkolwiek giełdę, czy jakiekolwiek inne inwestycje. Czyli to jest czy taki cokolwiek. Twój plan B, okay. To, ja to można jest powiedzieć... praca, która mnie trochę jara, bo ja lubię, robi pieniądz. Czy nawet, tak, troszkę, prawda, ale czy nawet... Nie, montowanie, edytowanie, jakby są rzeczy, masz umiejętności, które nabyłeś i możesz jakby z tego żyć. Ty, nie wiem, możesz, znasz ćwiczenia na siłowni i mogłeś mi powiedzieć, kurde, ja chciałbym być trenerem personalnym. Wiesz co chodzi? No, jest ja dużo rozumiem. Bardziej pod tym kątem po prostu. No, to jakbym pytałem. Patrzył pod tym kątem, to myślę, że ja coś mam tam, działam sobie no fajnie. O to mi chodzi, to jest super poza Fortnite'em, ale raczej o tym nie będę mówił, ale... Jasne. Ale jeżeli miałbyś kompletnie zmienić tak jakby, nie wiem, można powiedzieć, że pasję, bo teraz po prostu kochasz to, co lubisz i bo... Kocham to, co robię, zgadzam tak, się. Tak, no, dokładnie. Gdybym miał totalnie zmienić pasję. Tak. Wiesz. To jest no... taką drugą, nie wiem, piłka nożna na przykład, jakbyś... Tak, wiesz, jakby... No, to jest też takie... Teraz, załóżmy, łączę hobby, nagrywania i tak dalej z tym, że no, nadal mógłbyś żyję to łączyć, sobie dokładnie. I z tobą chodzę na siłownię. Tu idę na przykład z Matim na piłkę, więc jakby to jest jeszcze to takie życie, sfera prywatna, o której mówimy, ten balans, który był, a ja po prostu bardziej
zapytałem was, bo ja wiem, że wy inwestujecie swoje pieniądze, ale po prostu masa ludzi myśli, że wy zarobiliście kupę pieniędzy i po twoim outpucie, który pokazujesz w internecie, widać, że o, tu wydam na ciuchy, tu wydam na to, tylko że to mimo wszystko jest, nie wiem, 5% albo 10% tego, co zarobiłeś, to nie jest tak dużo, nawet mniej Seti pokazuje. A co za tym idzie? Jakby chciałbym uświadomić też ludziom, że wy myślicie o przyszłości i nie żyjecie sobie, a dobra, zarobiłem dwie bańki, to będę miał zawsze dwie bańki na koncie, bo kupa ludzi mówi, o, nie skończył szkoły, a co jak się Fortnite skończy, on już nigdy nic nie zrobi. No, jakby no rozumiem. Do tego dążyłem tutaj. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Okay. A fajnie. Ty mi odpowiedziałeś na koniec na pytanie? Czy no tak jakoś zeszliśmy z tematu, ale szczerze, nie wiem, czy zmieniałbym branżę. Może nie od strony. Internet jest bardzo mocny. No. Może nie od strony przed kamerą. Tak, internet to wszystko. Internet to wszystko, no. Może niekoniecznie byłbym po tej stronie, po której teraz jestem, tylko myślę, że z moim doświadczeniem, znajomościami dałbyś sobie radę. Wiem, jak to się robi. Dałbyś sobie radę gdzie indziej po prostu. I bym mógł robić to z drugiej strony, że tak powiem. Czyli co, poszedłbyś się bić na jakąś galę? Kami chyba nie zrozumiał. Kami bardzo. A Kami, byś się chciał bić kiedyś na przykład na jakiejś gali? Nie okay. Muszę tego chyba. A jeszcze zapytałem, czy byś chciał, nie? Czy... Ale nie chciałbym i nie musiałbym chyba. No tak, no okej, okay, spoko. Mati? Czy ja bym poszedł? Czy kiedyś byś chciał? Chciałbym kiedyś. Sadi? No może być to coś fajnego, bo ja po prostu lubię challenge, nie wiem. Okej, okay, no, to coś takiego nowego w życiu, co jest trudnego po prostu dla normalnych ludzi. Taki występ przed właśnie ludźmi. Dosyć taki, myślę, że stresujący fizycznie, psychicznie i wszystko. Także no może nawet nie dla pieniędzy, ale no. Jako doświadczenie przyjdzie. Jako doświadczenie, no. Nawet o tym myślałem, bo Rejek zaczął, czy tam, nie wiem, czy to mogę powiedzieć, ale no, Rejek sobie tam chodzi na treningi K1 od dłuższego okay. czasu, to mu pomogłem z tym załatwić tam mniej więcej i tak wystartował i teraz tam sobie pnie się w górę i fajnie mu to wychodzi i to, no fajnie tam, po prostu coś okay. takiego, wiesz, cool. No, nie droga. Wiem, zdrowe ciało. Super. Po prostu ten Seti zainwestował w ochroniarza swojego w przyszłości. A ty? A ja? Gdyby to nie wywracało życia o 180 stopni i nie musiałbym zmieniać wielu rzeczy dookoła, żeby no móc tak, to tak, zrobić, tak, to chciałbym też dla samego przeżycia, chociaż wiadomo, że akurat w tym świecie pieniążki są duże i jest to mega no, to wartość dodatnia. Dokładnie z tej samej strony. Nie zrobiłbym tego na przykład, nie wiem, jest World Cup ogłoszony, a idę się bić, to nie ma sensu. No tak, no jakby nie wywracasz sobie życia, bo po prostu lubisz to robić. No tak. Nie wiem, czy chcę was pytać o Karego i Purchawę. Ale często się to pojawia wszędzie w komentarzach. Ty raz dałeś jakiś taki swój statement, można powiedzieć, myślę, że się odbił echem jakimkolwiek. A Kami nigdy się nie wypowiedział publicznie. No sam mówisz, niech sobie grają tam. Okej, okay, czyli wam latają, powiewają. No, okay. Dopóki nie będą gryfować FNCS-ów, to mnie to tam obojętne, co oni będą robić. Dobra, wszystko jasne. A najgorszy teammate, z jakim kiedykolwiek grałeś w Fortnite? Seti wygląda, jakby wiedział. Ja szukam właśnie. A to wydam najlepszego. Siedzi po mojej lewej. Żartuję, no dawaj Kamil. Nie wiem, no nie chcę nikogo obrazić, więc nie odpowiem na to pytanie. Nie, no podaj, no inaczej. Nie, najgorszy, z którym najgorzej ci się grało? Inaczej, ja zrobię tak. Seti, Evil, Kubix, Artur, tak. Raxo, uporządkuj. Od najlepszego do najgorszego. Z Evilem nie grałem. Jeszcze, no dobra, to my fuck up. Okej. Okay. Seti, Teku, Kubix, Raxo, Artur. Od najlepszego do najgorszego uporządkuj. Jak to według ciebie wyglądało? Nie od najlepszego do najgorszego no, fajne, na fajne. Ten moment, tylko... Ale z kim mi się najlepiej grało, czy kto był najlepszy? W momencie, kiedy z nimi grałeś. Nie oceniasz teraz, że o, załóżmy, Teku nie gra w grę. Teraz Kubix jest tragiczny, nie gra w grę. Tak, tylko w momencie, kiedy grałeś. Jak miałeś najlepszy vibe, jak cię czas spędzało, jak cię grało i jakie mieliście razem osiągnięcia. No to... Wszystko jakby wpływa. Najlepszy teammate generalnie. Pierwszy Teku, drugi to będzie Seti, później Artur, później Raxo i... Albo nie, Raxo z Arturem zamieni, a Artur czwarty i na sam koniec Kubix. Dlaczego Kubix ostatni? No bo... Co? Już to mówiłem nieraz u niego na streamach, że dlaczego go wyrzuciłem jakby ze swojego trio kiedyś. Dlaczego?
No bo był irytujący. Okej. Okay. No i właśnie ja patrzyłem na jakieś takiej odpowiedzi wprost. Seti. Ale zmienił się w czas i już później nie był taki jak kiedyś. Okej. Okay. To ja miałem dużo teammateów. Rejek, Krejs, Paco, Kami, Tyson, Chapix, Teku, Kubix. Graliście trioski. Dawaj. Okej. Okay. To tak. Pierw Teku, to tak jak Kami powiedział. Bardzo, bardzo sympatyczna osoba, taka uplifting. Podnosząca na ruchu, taka przerwę w tym momencie. Dlaczego go w takim razie z nami nie ma, skoro jest wymieniany przez was wyżej niż wy sami siebie wymieniacie? Dlaczego? Bo nie gra w grę. No bo pytałeś się, z kim się najlepiej grało, a nie kto najlepiej grał. Dokładnie. No zgadzam się, tylko że jeżeli on wam budował vibesy... Jakby ja z takim przestałem grać przez to, że po prostu Teku nie jest torperem albo iglem, więc... Jakby ja nie chciałem dalej brnąć w ten kierunek, więc zacząłem grać z Setim przez to. Nie spełniał roli, które jakby po prostu spełnialiście tą samą rolę i prostu, się nie uzupełnialiście. Po prostu ja nie chciałem być torperem i iglem i dlatego go dropnąłem. Okej, okay. Ty też dropnąłeś tak, więc to samo pytanie? A, no to ja tak jakby, nie wiem czy to można powiedzieć, no można powowiedzieć, że drop, ale bo ja po prostu... Chciałem próbować po prostu kogoś za granicą, niekoniecznie na Rally, ale akurat to był ten pierwszy tak jakby eksperyment, tak. Ale wydaje mi się, że po prostu nam nie szło tak dobrze jako duo, można tak powiedzieć, po prostu jakoś nie mieliśmy mega dobrych wyników na duo, aczkolwiek wygraliśmy tego Dreamhacka, ale potem dwa następne, chyba nawet, no dostaliśmy tam piąte i nie dostaliśmy się na kolejnego. Okej, okay. Czy A właśnie, jeszcze z Paco grałem, to zapomnieliśmy o nim. Nie wymieniłem wszystkich. No. Jakby zapomniałem o Paco, no, ja też zapomniałem, ale... A czy byłby za Kubiksa? Nie. Okay. To najważniejsze. Dobrze. Okay. Czy z perspektywy czasu żałujesz dropnięcia Teka i przejścia na Rayliego? Nie żałuję niczego, bo i tak bym to kiedyś zrobił, bo okay. miałem po prostu takie coś w głowie. Tak samo jak graliśmy trio, to Tyson do mnie pisał. Ja wiem. To mówiłem im, to okay. Tak samo. I miałem po prostu to z tyłu głowy cały czas i chciałem to po prostu tak jakby sobie... Spróbować, wymazać z głowy, no i... No. Dobrze, wracając do teammate'ów, Teku, lecimy no dalej. Tak, Teku jako taki uplifting, no tak, tak jak już mówiliśmy. Kto tam jeszcze był? Jakbym chciał powiedzieć teraz, że Krejs, bo Krejs mega dużo grindował i mógłby być naprawdę mega koksem, ale on na przykład no, nigdy nie był na poziomie, co był Tyson, także z Tysonem nawet jakbyśmy się nie lubili i nie gadali ze sobą, to byśmy razem robili topki. No tak, ale jakby łączysz, starasz się łączyć, musisz wybrać. Krejs z jego prime'u, wtedy kiedy ty grałeś z nim, też byłeś tutaj gorszy od Tysona, ale porównujesz jakby... Teamowanie się na Mongrela. Tak? Ja to pamiętam to duo, jak się teamowali na Mongrela, no solo. Teamowaliście się na Mongrela? Nie teamowaliśmy się. Powiem, że nie, ale Mongrel mówił, że się teamowali. Bo potem napisałem na Mongrela, wysłałem tego screena i znaczy streamable i przeprosił. Czyli mieliście dramę tak z Mongrelem. No. O kurczę, wieczorem, znaczy, ja miałem z Krejzem, no. To kontynuując, masz Teka, lecisz dalej. No tak, potem Kami, na Kami pewno. Kami drugi, okej. Okay. Bo vibe i po prostu jest dobry. A kogo my tam mamy jeszcze? Kamiego, Teka, na Rayliego, Chapixa, Tysona, Paco, Kubixa. Okej, okay, Kubix ostatni, Paco przedostatni. Nie, Paco nie przedostatni, przedostatni będzie Noe Rayli, okay. Bo jak grałem z Noe Raylim, to on robił chore rzeczy, na przykład nie jadł przez tydzień, bo się tam odchudzał albo ciało oczyszczał, tak mówił. Okay. I spał na przykład 3 razy dziennie i był cały czas zimno mu było i się stresował. To był taki dziwny okres strasznie. Okay. To wtedy, no, to nie chciało mi się z nim grać i też mu się nie chciało grać totalnie w grę wtedy. Rozumiem. A był znany z tego, że jest największym, no, po prostu dużym grinderem. A jak zaczął ze mną grać, to bo wiedział, że ja zrobię wszystko za niego, że będę myślał i będę po prostu zrobił wszystkie drop mapy. Tak było po prostu. Okej, okay, tak czujesz. Tak. Tak było. Nie czułem. Okay. Potem Chapix, bo nie dało się go iglować, po prostu nie słuchał się totalnie i... Nie słuchał się igla. No, tak, Kubix ostatni, Noah Rayli, Chapix. Tak. Czemu Kubix ostatni? Bo strasznie mnie denerwowało, jak Kubix mówił, dobra panowie, gramy po top 2 teraz. Aha. Tak mnie to denerwowało. Czyli ty zawsze po top 1? Nie, to było dziwne, to nawet Teka to denerwowało. Nigdy Teka nie słyszałem, jak krzyczał, a wtedy krzyknął na Kubixa. To był pierwszy raz, jak Teku tak czyli się wkurzył na kogoś. Osoba, która wszystkich potrafi tak, po prostu to było dziwne, no ale też
też był dobrym teammate'em, na przykład nie wiem, ale znaczy to też dobrym. Rzucał ci na przykład swojego złotego spaza, jak ty miałeś szarą pompę. Na przykład mi, to dla mnie to było, no wiesz, fajne, bo ja wiem, że zrobię więcej, ale... Czyli dupcia wylizana, rozumiem. Ale zero pewności siebie też w sobie, także... Mhm. No, także dlatego mniej więcej. Teku, Kami, Kubiks. Nie wiem, mnie to ciekawi, jakim cudem Kubiks potrafi zrobić 0 kill na PSKP. Jak ja tam, jak gram, to mnie po prostu. Ja tam nie mogę wytrzymać, żeby w kogoś się nie wpierdzielić, jak tam gram na tych ludzi po prostu. Dobra. Tak, czyli Teku, Kami. I kto jeszcze został nam? Został ci Paco i Tyson. Okej, no to Tyson na trzecim, bo pewnie znali. Bo pamiętam, jak pierwszy raz spróbowałem Tysonem, to czułem się, jakbym grał z bliźniakiem, bo po prostu mieliśmy te same pomysły. Jak na Noble okay. Na starej mapie zagraliśmy. Wtedy co. Jeszcze tego nie wiedział, że go dropnę, ale już próbowałem z kimś innym. Strasznie, że to zabrzmiało. Kontynuuj. No, po prostu grałem wtedy. Tryoutowałeś. No, wtedy nie było turniej totalnie, także to... No, wtedy zagrałem z Tysonem i no, bardzo fajnie nam się grało. Okej. Okay. Kochamy Maciek ciebie. No, ale no, tak samo, nie gra teraz totalnie w grę. I to wtedy też mu się za bardzo nie chciało, bo już wtedy dużo osiągnął. No i Paco potem, bo Paco jest dobry, fajny vibe i takie tam. Dobra. No ale jeżeli miałbym ocenić to z Tysonem, pewnie bym wyżej... No cóż, Matek. Ze mną też chcesz zrobić? Ja, Matek, to Jacob dużo gada. A tobie... Właśnie, co tobie, nie po, tobie nie pod kątem pro playerów, a pod kątem streamerów, pół. A to za samo można na stole zrobić, no? I dobra, tak dalej. Bez Nikos, Kubiks, Jacob, Cookie, Adrian 1G, tam z YFL, też trochę razem graliście. Ale gdzie jest Icefire? On przecież z nim komentował turnieje Beload. I Icefire, który komentował z tą turnieję. Kurde, to już pozapominałem. Dobra, 100% numer 1 Jacob. 100 000% numer 2 Bezni. Okej. Okay. 100 000% numer 3 Kuki. I to jest jak rozna Kubiks. Tak, Kubiks, my cię naprawdę kochamy. Ja tak nie powiem. Kocham cię, Kubiks. Nie. Top 4 Kubiks. Okej, okay, nice. Top 5 Icefire. I okay. Top 6 Adi. Ale wszystkich ich mega lubię, mega szanuję. I nie jest tak, że wiesz, osoby z ostatniego miejsca są, nie wiem, nielubiane czy coś. Ale po prostu mniej czasu razem spędziliśmy, mniej zrobiliśmy niż z poprzednimi. No i to się właśnie wytnie. Jak tak teraz myślę, to w sumie Kubiks był lepszy niż na Array, to jednak... No ładnie go tutaj dokładnie usytuowałeś. Bo dobrze powiedział, no, no i tak sobie pomyślałem, ty, gość nie jest przez tydzień, pije tylko wodę, śpi 3 razy dziennie, jakim cudem on może być, Kubiks może być gorszy od niego? O nie. Jeszcze robiłem wszystko za niego i nie grał w grę, to Kubiks by musiał chyba zamknięte oczy, uszy... A Kubiks gościu przez zamieniamy, jak zombie w swoje. Zamieniamy, tak. No to lecimy. Pora na Jacoba. Bezni, Matek, Farel, Rogalik, Kepcio, Smarty, Kubiks i Manojek. Pod kątem nagrywania człowieka, osoby... No, tak samo jak u Setiego. Ale u Setiego ocenialiśmy to, jak oni grają ze sobą. No jak grają, mieliśmy vibe ze sobą. Jak grają i vibe, czyli wszystko, tak, człowieka całego. Tak, czyli wiesz, tak samo jak ci jak z kim ci się najlepiej grało, a wiesz, tobie na przykład z kim najlepiej ci się nagrywało, albo mną, cały czas. Za mną nagrywałeś filmy, nagrywałeś z Beznim, z Kepciem i musisz połączyć, jak profesjonalnie to robiliście, jak wam jak wychodziło, to wyszło, jak fajnie vibe wam się to robiło i tak no dalej. Właśnie. Oczywiście, no niczego nie namawiamy, zawsze możesz powiedzieć, że tego nie chcesz zrobić. Ale wtedy wyjdziesz na... Powtórz. Nie, no, rozumiem. No dobra. Kurde, ja jak tak patrzę, to jestem zdziwiony, ale ja nie wiem, czy ja cię, Mati, nie zranię. Nie, no, na pierwszym miejscu też faktycznie Matek, bo okay, jest zawsze... Dużo robi też backstage'owo, czyli jeżeli coś potrzebuje, dobra, ogarniemy. On pojedzie tu, ja pojadę tam, coś złapiemy. Nieważne, czy trzeba lecieć do Norwegii, czy do Finlandii, polecimy, damy radę. Na drugim miejscu, co jest chyba bardzo dziwne, ale ja uwielbiam bez niego. W sensie jest taką osobą, rzadko nagrywamy, ale zawsze jak jest bez Nikos, zawsze jak do niego napiszę, jest. Zawsze wszystko ma przygotowane, co ma mieć przygotowane, ma fajny vibe. Nigdy nie zmienia zdania pod niczyim wpływem, jest 100% niechorągiewką. Manojek na miejscu trzecim, bardzo długo znam Adiego, nawet kurde przez chwilę myślałem o Manojku na miejscu pierwszym, bo bardzo lubię Adiego, byliśmy w Stanach, dużo nagrywamy, więc tutaj nie będę tego dalej rozwijał. Ja grałem turniej z Manojkiem. Robotę robią tutaj te wspomnienia. Przyjemna osoba.
Tak, bo jak, czytałem te niki, to od razu przypominały mi się twoje historie, że z tym byłem w Paryżu, tam byłem w USA. Nie wiem, czy tutaj... Jezu, Kubik, sobie szkoda, ja go tak lubię jako osobę, ja przysięgam, ale z Kubą się nie da nagrywać. On potrafi 30 minut cię zabijać, kiedy to nie ma najmniejszego sensu, ale jako osobę go kocham. I ma taki fajny vibe na tym. Dobra, polecimy dalej. Damy czwartego... Smartiego, bo też jest strasznie profesjonalny, wszystko co robi jest przygotowany. Chyba, jeżeli oceniam profesjonalizm i przygotowanie, Farel zawsze był przygotowany pod nagrywki, wiedział co, jak, pomagał z jakimiś ustawieniami, tylko to jest zupełnie inne nagrywanie niż nagrywanie Fortnite'a. Kepcio, Kubix, ale Rogala kocham i co ja teraz? Jezu, kochany! Dobra, no tak. karta zamiany. Rogalik, Kubix, Kepcio. Nie, Kepcia naprawdę nie jest na końcu. Kepcia jest zawsze będzie. No to Kubik. To chodzi na to, że Kubik jest nie, ostatni no u każdego. No ale Rogalik. Mamy go. Cięcie. Za dużo osób daliście. Do piątka powinna być max. Byłoby mi łatwiej. Ale mega ciężkie pytanie faktycznie. No. Brakuje mi osób, z którymi się nie lubię po prostu w tym pytaniu. Wy a kogo nie lubisz? Kogo, z kim nagrywałeś? Jedną osobę wymień, taką najbardziej, nie chciałbyś z nią nigdy nagrywać już. Nie nagrywałem z nikim, kogo nie lubię. Są ludzie w internecie, których nie lubię, ale nie mówię o nich, żeby nie dawać żadnej atencji. Tak bym to nazwał. Znał odpowiedź na pytanie. No, myślę, że Mati zna. Są po prostu ludzie, za którymi nie przepadam, ale nigdy się z nimi nie pokazywałem, nie pokazuję, nie wspominam. Tak jak na przykład wy się staracie o Pruchawie i Harym nie mówić, bo jak mówicie, to się robi większy boom. I to jest takie trochę bez sensu. Właśnie się zdziwiłem, że się jak odpaliłeś na streamie i poleciałeś twardo wtedy. Fajnie, że to rozmawiamy. Ale ty jeszcze nie dokończyłeś tego. To dokończyłem. Nie dokończyłeś, kto jest ostatni? Matek, Beznikos, Manojek, Kepcio. Zawsze jest mega, wszystko przygotowuje, też pomaga mi, jeżeli chodzi o Fortnite'a bardzo. Farel, za spojrzenie takie relowe, obiektywy, przygotowanie. Kubix, Smarty, bo czasami on nie może, no ale też no, jakby nie mogę mu tego zabierać, jak jest, to też mega z nim lubię nagrywać i ma fajny vibe. No i Rogal, bardzo go lubię jako osobę, jako vibe, ale do nagrywania on sam przychodzi, nie jest, gdzie jest zaspany, tyle co wstał i tak dalej. Jakby ma zupełnie inny sleep schedule. Myślę, że na przykład tak samo z Kajem bym się nie był w stanie dogadać pod kątem nagrywkowym. A jak już mamy takie ten jeszcze rzeczy... Jeszcze smalczyk kanaliście brakuje, gdzie go uplejsujesz. Żartuję, nie. Smalczyk prywatnie jest spoko, ale jak mam wrażenie, że się włącza kamera, jest trochę inną osobą. Nie wiem, o co chodzi. Tak... Smalczyk, jakby nie pasuje mi to trochę. Jakby mega gulę prywatnie, ale publicznie zawsze jakoś tak dziwnie się prezentuje. Gdybyś miał zawalczyć na jakiejkolwiek freakowej gali, z kim? Nie wiem, z kimś większym, lepszym. Na pewno. Z kim? Z Kubiksem. Dlaczego? Dla Beki. Z kim? Ciężko, nie odpowiem ci chyba teraz na to. Nie no, w sumie to ciężkie takie pytanie. Nie wiem. A ty? To ja masz tak. Kogoś takiego? Seti powiedział, że chciałby kogoś... No kogoś po prostu... Lepszego. Kogo nie pacnę raz i padnie. To ja... Ja bym chciał, jeśli miałbym chyba walczyć, to pierwszą walkę z kimś o podobnych gabarytach i waga i wzrost, żeby... Ja myślę, tak że nie, to wejść w ten sposób. Ja to kierowałem takim, że chcę po prostu jakieś wyzwanie. Żeby o to chodzi, żeby ludzie myśleli, o, tam, wiesz, może małe ma szanse, ale jakieś tam są. I po prostu tak jakby swoim charakterem to nadrobił i okay. Być no. Underdogiem lubisz? Obojętne mi to, szczerze. A pytanko? Jestem pewny siebie, ja to... Kamil, co się cieszysz? Teraz ci zadaję pytanie. Seti czy Kubix? Seti. Teku czy Kubix? Teku. Raksa czy Kubix? Kubix. Okay. Tak jakby z Raksą tak. Nie spędziłem tyle czasu, żebym mógł go uplasować nad Kubixem. Ja rzuciłem takie szybkie strzały pod TikToka tylko, okay. To nie pod ten wywiad. To co? Ty z kim chciałbyś zobaczyć? Już chciałem kończyć, ale jeszcze mnie tutaj Sedi zatrzymał. Nie wiem, z kimś, tak jak Mati powiedział, o podobnych gabarytach. Raczej nie chciałbym walczyć z kimś większym, silniejszym, cięższym na początku. Chciałbym, żeby była taka walka stricte 50-50. Nie wiadomo. Teren. I chciałbym kogoś... Jakbym już chciał walczyć, to pewnie też kogoś podobnego zasięgowo, raczej kogoś z YouTube'a, no, tak, tak w ten sposób. Jakby wszystko, żeby było mniej więcej zbliżone. Walki są obojętnie, więc... gości bierzemy, zaraz matka, bijemy ta. Się. I... Normalnie Kubiksa bierzemy. Bomba na banie. Kamiego. My robimy duo. Ja mogę lecieć jutro. Dobrze, tym okay. Pozytywnym akcentem myślę, panowie, że kończymy. Dziękuję wam ślicznie. Dziękujemy. Miło się rozmawiało. Dzięki.
pierwszy taki dziwny podcast, widzowie, dajcie znać, co o tym sądzicie. I trzymajcie się, zapraszamy w sobotę na streama, będziemy oglądali chłopaków, którzy już wtedy będą w Stanach, bo wylatują pojutrze. No i tyle. Znaczy pojutrze, jak tam nagrywamy. Siema! No i pomachaliście bardzo ładnie.